Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Titan Quest. Kolejny odcinek, The DLC Eternal Embers. Jesteśmy w Chinach. Tutaj jacyś Chińczycy. Sam jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy przy tej fontannie, bo tutaj te fontanny podobno są rozrzucone dużo, dużo rzadziej. Zobaczymy. Jedyną zmianą, jaką zrobiłem, poza tym, że w skrzyni tamtej swojej poprzenosiłem trochę przedmiotów, które tam zalegały. Później wam to pokażę, jeśli będziemy mieli możliwość zobaczenia skrzyni. Tutaj sobie jedynie co, to przerzuciłem tę tarczę. Dzięki czemu... tarczę i pierścienie oczywiście. Ten pierścień, dzięki czemu tutaj troszeczkę odporności się podniosły. No i nie jest tak najgorzej. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. 80 miksturek mamy. Wilki przywołane. To możemy zarzucić. Aha, bo to muszę wskazać postać i wtedy to działa. A na nią też mogę? A na nią też mogę. Dobra. Idziemy. Oczywiście legendarny poziom trudności. Jest ciężko. Zwykłe żółwie nas tutaj mocno biją. A my nie potrafimy się nawet za bardzo bronić. No, widzicie. Staramy się nie paść. Przeżyć jak najwięcej. Nie ma, że stoimy w miejscu. Trzeba się wycofywać troszeczkę. Legendarna skorupa żółwia. Odkryłem, że przedmioty tu są legendarne. Że te artefakty to nie są te same, które były na normalu. Bo tutaj są już po prostu legendarne. I nie łączą się z tymi, które były tam. Pamiętam, że też te skorupy żółwia były na początku. W ogóle żółwie były na początku. Takie stwory, które rozpoczynają grę ogólnie. Tutaj jakiś kosz, zajrzyjmy. A w koszu bitewny topór, złoto. Zabieramy tylko złoto. Potrzeba nam złota, odległe bagna, oj kurcz. Potrzebne nam złoto oczywiście na kupowanie miksturek. Tędy nie mogę przejść. Na kupowanie miksturek. Kto to jest? Bluźnierca. Zobaczymy, jak mocno nas będzie bił. Nie uderzył nas żaden. Dobra, na razie wyładowywują się na wilku. Teraz mnie obskoczyły. Dobra, zginął. Zginął. Nie zginął. Dobra, teraz zginął. Przywołajmy drugiego wilka. Powiem wam, że tu jest ciekawie, bardzo ciekawie tu jest. Znaczy, poziom trudności jest ciekawy. No, nie mogę sobie pozwolić na takie bieganie. Ojej. Nie mogę się dać obskoczyć przez nich. No właśnie, w taki sposób, bo... No, to się źle skończy. To się bardzo źle skończy, proszę bardzo. Pierwsza śmierć na legendarnym. Ajajajajajaj. Nie tak to miało być. Nie tak to miało być, ale władowałem się w sam środek. No i mnie wykończyli. A wilka też możemy. Na wszystkich mogę to wrzucić. Jeszcze jednego wilka i też proszę. I mnie obskoczyli i mnie zabili. Dzień dobry. Przedem się odegrać. A, bo oni zarzucają te sieci i nie mogłem się ruszyć, dlatego. Dobra, weźcie tam się bijcie. Okej. Któryś jeszcze? No właśnie. Znowu mnie przyblokowali. Chodź tutaj. Wilki żyją jeszcze. Dobra, już nie żyją. Przywołujemy wilka, bo oni tu jeszcze są. Tam z tyłu jeszcze coś biegną. No, zaczyna się robić gorąco znowu. Wycofujemy się. No, proszę bardzo, znowu mnie przyblokowali. Uciekamy. Już
Musimy po kolei ich rozwalać. Nie mogę się sobie pozwolić na to, żeby wszyscy naraz mnie tutaj przeatakowali. No. Tutaj już będą takie podchody. To już nie będzie taka prosta walka. Sprawdzałem cały sprzęt, który miałem na tamtej postaci i powiem wam, że no nic... Nic by tu nam się nie przydało tak naprawdę. Ten set, który mamy startowy, jest naprawdę bardzo dobry. Nie chcę tego. Tutaj za to można by było znaleźć coś dla tamtej postaci, żeby na epickim miało łatwiej, no ale na epickim to ja nie będę grał chyba. Jest kolejna fontanna. Miały być porozstawiane w dużych odległościach, a nie są. Oj, przyblokował mnie. Puszczaj, puszczaj, draniu. Widzimy teraz tego. Bardzo ładnie. Co wypadło? Złoto. Miksturka. Miksturki zbieramy, bo zużywamy ich tu naprawdę dosyć dużo. Bijemy dziada. Chodź, chodź, chodź. Oj, bo lecą twoi kumple. Dobra, uciekamy. Uciekamy. O kurczę. No dobra, pojedynczy. Jeden przybieg, także jemu damy radę. Bardzo ładnie. Odcinki te będą krótsze, dłuższe, no nie wiem, zobaczymy. Będziemy tak od fontanny do fontanny, zobaczymy ile... Oczywiście nie będą to 10-minutowe odcinki. Ups. Jeśli fontanna będzie gdzieś tak w okolicach po pół godziny odcinka, to będziemy powoli kończyć i następnie będziemy zaczynać od tej fontanny. Tu jesteśmy uzależnieni od miejsca zapisu. Nie będę tego przechodził później po ileś tam razy, no bo tutaj te stwory naprawdę, one się respią. Punktu doświadczenia za to nie ma, także nie ma się tutaj już starać za bardzo. Są jeszcze, chodź. Chodźcie, chodźcie. Ojejeje. Dobra, ucieczka. Aj. Zablokowałem się. Nie to chciałem. Dobra, zatrzymani są. A teraz ja będę zatrzymany. O, już jestem. Puszczaj, draniu. Biegną za mną wszyscy. Nie tędy, nie tędy. Dobra, padł. Złoto, dawaj złoto. Dziękuję. Ty tu się zgubiłeś, to chodź. Skoro się zgubiłeś, to cię tutaj odnajdziemy. Dobra, biją mnie mocno. Biją mnie mocno, teraz ty. Z góry jakiś do mnie jeszcze strzelił. Ale jest pojedynczy, także powinniśmy go ogarnąć. Chodź, chodź, nie uciekaj. Jak już przyszedłeś, to chodź. Coś ciekawego wypadło, nic ciekawego nie wypadło. Dobra, zobaczmy, co oni tu pilnują ogólnie. Jak to wygląda na mapie? No na mapie to jest dosyć rozległe. Aha, to będzie ostatni ten. Dobra, zobaczmy, co oni tu pilnowali. Czy tu się da jakoś podejść? No nie, ale tutaj zaraz jacyś przybiegną pewnie. Tu jest jeden koleś. Skoro jest jeden, to go przeatakujemy. Bardzo ładnie. Cesarski smoczy kostur pożarcia. Weźmiemy, chociaż to nam do niczego nie jest potrzebne. Znaczy na handel. Oczywiście na handel. Dobra, podejście powolutku. Żółwik. Tu jest jeden żółwik. Dwa żółwiki, jeszcze jeden idzie. Jeszcze jeden tu podszedł. Okej, tu jest jeszcze jeden. Chodź, chodź. Dobra, gitara. Teraz tu... Ilu was jest? Jeden jesteś. Nie, dwóch was jest. Dobra, wycofujemy się. Zobaczymy, czy wilki ogarną. Trochę im pomożemy. Oj, dostałem strzała. Dają radę. Mam
mamy się co nawet angażować jakoś tak bardzo w środku, bo te gierki dają radę. No proszę bardzo. Infa strzela z tyłu, zatrzymuje, oni ogarniają z bliska. Spoko jest, co tu pilnujecie? Co tu pilnowaliście? Tajemnicza urna. Złoto. Legendarne aspekty. Okej. To oczywiście pójdzie do naszej skrzyneczki, jak tylko wrócimy. Czy będzie taka możliwość, to jest nam niepotrzebne. To pójdzie do sprzedania, tego nie będę używał. Albo do, też tam w skrzynce mamy jakieś pierścienie i tak dalej. Nie wiem, może zostawimy. Jest kolejna fontanna. A jest jeszcze jedna skrzynka, także zajrzyjmy najpierw do skrzyneczki. Wisior Pawilonu Harmonii. Zobaczymy, co to jest i czy bardzo zmieni nam statystyki. No właśnie, to dodamy i część rośnie, ale część też spada. Odporność na ogień. Tu jest odporność od żywiołów plus 15. No nie, to jest słabe. Ale ten możemy zostawić, kto wie, może się przyda. To jest nam niepotrzebne. Dobra, mamy fontannę. Oczywiście nie będziemy tutaj kończyć odcinka. Idziemy dalej, poszukamy następnej. Ten teren tutaj jest niezbadany i to jest niezbadane. Tu jest przejście pewnie dalej. Dobra, to nie idziemy dalej, tylko zbadamy sobie ten teren tutaj. Aha, no tak, czyli musimy się wrócić. Rozumiem, że musimy się wrócić, bo nie poszliśmy tędy. Okej, dobra. Skoro tak, to tak zróbmy. Przebiegnijmy się z powrotem. Tutaj jest spokój, bo już wszystkich zabiliśmy, także... Także nieźle. Tam była jakaś zamknięta prawdopodobnie lokacja mała właśnie. Gdzie powinniśmy się udać na dzień dobry, ale my poszliśmy w przeciwnym kierunku, jak zazwyczaj. Ale dobra, nie ma tego złego. Co by na dobre nie wyszło. Może tu coś ciekawego jednak będzie, jak wrócimy. No, jest dużo stworów. Biegniecie? Chodź. Chodźcie. Dobra, ja się będę trzymał z tyłu. Ten zabity. Wilki tam ogarniają? Ogarniają, ten go zabili. Nie przywołałem wilka, chciałbym bardzo mocno. Dobra, udało się pokonać. Wypijmy miksturkę na wszelki wypadek. Idziemy dalej, teraz tędy. Oj, biegną jeszcze z tyłu. Ojej. Nie wszyscy naraz. Teraz was trochę zlejemy. Wycofamy się. Bardzo ładnie. Pieczęć potęgi. Siłę dodaję, zabierzemy z sobą. Wy tu co pilnowaliście? Tu pilnowaliście jakiejś skrzyneczki prymitywnej, tak? Zajrzyjmy do niej. Tylko złoto. To jest zamknięte. Tutaj nie wiem, jak się dostać. Pewnie gdzieś tędy. Tutaj wszystko. Dobra, to idziemy tam. No. Aha, tu jest jakaś pieczęć. Nie wziąłem tego? Wracamy tam z powrotem. No, pierwszego zgona zaliczyliśmy. Jakby nie było. Pierwsza śmierć. No tu nie jest łatwo. No tu wystarczy chwila nieuwagi. O, zarzucili sieć. Nie zdążę się wycofać. Zadają duże obrażenia. No ale jakoś będziemy próbowali przetrwać. Boję się bossów tutaj. Bo mogą być naprawdę morderczy. Że tak to określę. Cienie. Co to jest tutaj? Coś, co też mnie bije mocno. Tutaj to wszystko mnie bije mocno. Halo. Dobrze, tu jest fontanna.
prawie zabił. Już mnie prawie zabił. Ten szkielet mnie tutaj zmucił. Oczywiście, bo ja nie mam odporności na kłute. Dlatego mnie tak mocno biją. Coś ciekawego wypadło, nic ciekawego nie wypadło. Może weźmy, zastosujmy to. Okej, bardzo ładnie. Nie wiem, czy to jest jakoś mocno przydatne, ale będziemy używać. Trzeba o tym pamiętać w ogóle. Co tu jest? O, szlak. Znowu wlazłem w sam środek. No tak. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Nie jest problem tym, taki, że te fontanny są daleko od siebie. Problem jest taki, że żeby tu kogokolwiek zabić, to trzeba masę czasu poświęcić. Nie wiem, czy ten koleś nie wskrzesza tych szkieletków i ja będę ich tak bił do usranej, za przeproszeniem, śmierci. Idziemy go zabić. No tak, poszedłem go zabić. Ładnie go poszedłem zabić. Teksturka kolejna. Jemy ducha. Tak, on je wskrzesza. Ale zginął, dobra. Wskrzeszał te szkieletki. Wilka mi zabili. Chodź, wilk. Czy tędy? Nie, tutaj się nie dało nigdzie przejść, dobra. A, chociaż może, tu są jakieś szczątki. No nie, tędy się nie da przejść, ale tam coś musi być. Znaczy, tam jakoś musi się dać dojść. Bo skoro tam są szczątki, to tam jakoś musi się dać dojść. O, proszę bardzo, druga śmierć. Druga śmierć. Na szczęście jesteśmy bardzo blisko. Na szczęście jesteśmy bardzo blisko. Dobra, idziemy. Tutaj punktów doświadczenia i tak nie ma, także ten nagrobek jest mało wartościowy. Strzelają skubańcy. No są twardzi. Dobra, ona go dobije, bardzo ładnie. Może się niepotrzebnie tak pcham do przodu. O szlak, ale ich tu jest. Dobra, wycofam się, żeby mnie nie zabili. Co to przyleciało? Jakiś elektryczny węgorz. No powiem wam, że tutaj to będzie Saigon. Tutaj to będzie Saigon. Nie postawiłem sobie przyjaciół naszych. Dobra, niech oni powalczą, ja postoję z boku. Dobra, dadzą mu radę. Może powinienem strzelać. Może z łuku. Skoro to łucznicy, to może z łuku. Jakieś taktyki trzeba obrać. No to mówię, nie jest już takie o... Proszę bardzo. Nie jest już takie hop-siup. Mogę podchodzić do niego blisko. Nie mogę podchodzić do nich blisko w ogóle, no bo mnie rozwalą. Właśnie. Ale gdzieś tam z tyłu, jakbym się trzymał i strzelał do nich. To może i to jakoś by przeszło. Biegnie jakiś leszczyk znowu z mieczykiem.
No to chodź tu. Skoro już tu przyszedłeś, to chodź. Płynny miecz Jan, czy jakoś tak. A wy coś, atakować. Bo tak to mnie tutaj, kurde, zmłócą znowu. Nie mogę go trafić w ogóle. Dobra, no właśnie, że cały czas jestem przy tej samej fontannie. Cały czas przy tej samej fontannie. O, szlak. No tak. Nie dać się zabić. Idą jeszcze, idą jacyś tutaj, dobra. Jeden ten węgorz tylko przyleciał. Dobra, ten upiór tam został. Trzeba go teraz dobić. Ci nasi gdzieś tam zostali. Wilk daje radę, ale... Ty czemu nie biegniesz tam do niego? No biegnij mu, pomóż. Muszę sam z nim walczyć. Ale dobra, powinniśmy dać radę, okej. Zabity cesarski smoczy kostur z pokoju. Zabiliśmy kogoś ważnego, ale... Ale powiem wam, że trochę nam to zajmuje czasu. Bijemy naszą włócznią. Okej. Daliśmy radę. Dobra, zginął. O, tam następny do nas strzela. Dobra, za dużo was tu jest. Tu jeszcze dwóch do mnie biegnie. Dobra, wycofujemy się. No nie. Nie. Szkieleta. Dobra. Chwila spokoju. Co ty tam walczysz? Z kim ty tam walczysz? Halo. Dobra. Tego troszeczkę ulepszmy. No może jednak. Może jednak łuk. Damy radę? Nie damy radę. Damy radę, dobra. Chociaż było ciężko. Kogo strzela? We mnie strzela, dobra, ale nie ogarnął. Miksturka. Tutaj teren jest zamknięty, chyba. Mogę przejść, ale tutaj ogólnie... Aha, bo to mogłem tędy przejść też, dobra. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda tu dookoła. Jakieś skarby zostawili. Oho, ładne mi skarby. Ładne mi skarby tu zostawili. Skubani. Palił mnie jakiś baran. Co tu się wyprawia? Ten koleś wskrzesza te szkieletki, także nie ma co ich nawet zabijać, tylko tych by trzeba było. Oj. No i na grobek. Dziękujemy, do widzenia. Dwóch takich kolesi pozamiatane.
Dwóch takich kolesi i pozamiatane. Tam się tyle dzieje, że nie wiadomo o co chodzi. Mamy te miksturki, można by było to używać. Oto. Szybkości całkowitej ruchu. Coś tam dodają. To jest niepotrzebne. Kogo ona strzela? No dobra, nieważne. Chodźcie. Gdzie oni się podzieli? A tu stoją wszyscy. Albo oni tu pilnują tego skarbu. Dobra, wycofujemy się, bo znowu nas podpalili. Tam czegoś pilnują. Znaczy, pilnują. Nie zdążyliśmy tego wziąć. Dobra, jeden zginął. Jeden zginął, ale zaraz i my zginiemy. Dobra, zabity. Miksturki powoli się kończą, będzie trzeba się udać do kupca jakiegoś i kupić. Dobra, to zróbmy tak. A może weźmy... Pozbieramy takie rzeczy, żeby były na sprzedaż. Tu jest złoto. Legendarny aspekt. Dobra, tutaj jest chwila spokoju, przenieśmy się. No, wejdź do środka. Dobra, przenieśmy się do Pałacu Letniego. Pójdźmy sobie kupić trochę mikstur. Naprawdę tu jest cholernie ciężko. Tak, chcę ci to wszystko sprzedać, bo mi jest to niepotrzebne. 33 do siły, no mogę zostawić, chociaż tak, tego nie będę pewnie używał. Inteligencja to na pewno nie. To zostaje. Dobra, ja od ciebie chcę tylko... Można było te zwoje też kupować. Dobra, mamy tyle. Zostało nam 2 miliony, nic więcej. Niestety pieniędzy się nie da przenieść pomiędzy postaciami. To jest minus. No i dobra, pokażę wam jak wygląda skrzyneczka. Przeniosłem sobie to i przeniosłem sobie... To i tak te przedmioty nie są lepsze niż to, co posiadam. I cały skarbiec relikwii sobie przyniosłem. Tutaj może to będzie coś można z tego zrobić. Ale na razie to do niczego mi jest niepotrzebne. No i te skorupy żółwia to nie są te same, które są na normalne, bo to są legendarne. No i tutaj znajdujemy jakieś takie dosyć fajne amulety i pierścionki. Będę to zbierał na razie, nie wiem, może to się kiedyś przyda. Mamy pierwszą... No właśnie, nie, bo to tutaj z tym, o. Zablokowanie tarczą. No dobra, to można tarczę, tylko że ja niebieskiej tarczy nie mogę. Nie mogę takim ulepszyć, także. Tak źle, tak niedobrze. Dobra, będziemy to zbierać w każdym razie. Okej. No i co, biegniemy dalej. Biegniemy dalej. Próbujemy znaleźć następną fontannę. Może się uda. Patrzę ile tego tu jest, to naprawdę parę godzin zajmie. Paręnaście, jak będziemy tak często ginąć. Tu nie ma opcji, żeby bez ginięcia. Znaczy nie potrafię aż tak dobrze grać, żebym nie ginął tu w ogóle. Oj, miałem to wziąć. A teraz to powinienem wziąć to. Dobra, węgorz został uziemiony. Leci następny. Ruszyli się tamci. Wycofujemy się, bo to już nie ma, że boli. Ten tu no już sobie stworzył tych swoich przydupasów. Dobra, zabiłem tego szkieletka. Jest
Kurde, nie tego zabijam co trzeba. Dobra, może teraz się uda. Dolatuję do niego to w ogóle? Okej, udało się. Będziemy zbierać te żółte przedmioty na razie, bo potrzeba jednak kasy. Potrzeba nam jednak kasy na miksturki. Tutaj w dużej ilości miksturki będą schodzić. Pieczęć gracji. Dobra, jeszcze jeden. Okej. Weźmiemy tę pieczęć. To jest jakiś schowek, ale zanim do niego dojdziemy, to jeszcze będzie trzeba paru tutaj zabić. Nie ma przejścia. Tu jest kolejny ten. Dobra, weźmy najpierw te węgorze. Zablokowani. Podbijamy dziadów. Dobra. Kolejne przyblokowanie. Trzeba uciekać trochę do tyłu, jakby nie było. Dobra, teraz ty. Jemy dziada. Udało się. Tu jest jeszcze duch. Kolejny duch. Te duchy są w miarę łatwe do zabicia. Bardziej niż te elektryczne węgorze. Okej, kolejny. Zjawa weteran. Ale zjawa weteran tak powoli chodzi. Nie miała szans. Idziemy do bliska. Kolejny. A nie, trafiłem. Nie zabiłem go. Dobra, teraz pozabijani. Prymitywny schowek. Co jest w prymitywnym schowku? Mikstura i 12 tysięcy. No przynajmniej kasa leci jakaś przyzwoita, tyle tylko, że te miksturki też przyzwoitą kasę kosztują. O, dzień dobry. Tego się nie spodziewałem. Szybko trzeba uciekać. A i zagapiłem się, popatrzyłem na klawiaturę, zagapiłem się i zginąłem. No powiem wam, że to będzie naprawdę męczące. A jak już trafimy na jakiegoś bossa, to w ogóle. Dobra. No chodźcie. Ty, ja. Kolejny wilk. I masz to jeszcze. Dobra, idziemy dalej, chodźcie. Mamy tu niezałatwione sprawy zostawione. No te nagrobki to tak chyba nie mam po co brać tak naprawdę, no bo punktu doświadczenia i tak z tego nie ma. Że chyba się nie ma co przejmować tym, że nagrobki sobie leżą. Dobra, ten mnie tutaj pokonał wcześniej. Nie dam rady. Kurczątko. Znowu niedużo brakowało. Znowu niedużo brakowało. Jakieś niebiańskie nagolenniki. No dobra, dotarliśmy do tego mostu z powrotem, także obeszliśmy tylko ten mały fragmencik. Taka prawda. Nie dam się tak łatwo.
łatwo się nie dam. Aczkolwiek i tak mnie tutaj mocno bijecie. Chodź. A, tamten dostał, jeszcze uciekał. Okej. Jeszcze ty jesteś, tak? Chodź. A nie, jeszcze jeden jest. Nawiedzonym gaju jesteśmy, tak ogólnie rzecz biorąc, dopiero teraz zauważyłem. Są odległe bagna. Nawiedzony gaj był straszny. Kurde, jeszcze kilku. Dobra, uciekamy. Chodź. Spróbujemy cię tak podejść. Agro nie miał na mnie ustawione, także nie zadawał mi obrażeń, bo bił kogoś innego, nie wiem. Wilka chyba tam trochę układał. I dlatego przeżyliśmy. Biczka odmrożenia. Strzelam w te krzaki zamiast w nich, no. Teraz chyba dopiero. To ich spowalnia. Okej. Tu jest następna fontanna, dobra. Tam pójdziemy później. Najpierw idziemy w tę stronę. Jednak obawiałem się, że tych fontan nie będzie za często, a są wystarczające ilości, no, żeby sobie rozplanować w miarę. Tylko mówię, nie będziemy nagrywać odcinków takich pełnogodzinnych, jak wcześniej to robiłem, bo nie jestem w stanie stwierdzić, w którym miejscu jest kolejna fontanna. Że jak tylko dojdziemy, będzie tak mniej więcej 40-50 minut, to kończymy nagrywanie odcinka i już, a później będzie następny i mam nadzieję, że przejdziemy całość, chociaż czarno to widzę, dużo czasu może nam to zająć. Dobra, na razie wszystko zbieram. Plecak mam i tak pusty, także to wszystko pójdzie do sprzedania, jak tylko... No, zręczność, odporność na zimno weźmiemy. Jak tylko... trafimy do kupca. Czyli pewnie w następnym odcinku. Ojej, no nie, albo bijesz, albo podchodzisz, no kurde. Jak już sobie wziąłem łuk, to uciekł. Proszę we mnie nie rzucać. Chodźcie trochę dalej. Chodźcie, bo tak stoicie. Cholera, nie w tym miejscu, co trzeba. Dobra, stąd cię spróbujemy pokonać. Wilk padł. Infa padła, a jakiś baran tu przybiegł i mi bije. O, jeszcze mnie zamroził. Puszczaj. Aj, kurde, muszę uważać. Dobra, ten umarł. Jeszcze ten jest. O, tu jakiś lepszy. Wróć. Bo mi bije mocniej. Z gwiazdką pan kolega, tak. Szkoda, że tej kapliczki już nie mamy. Mogłaby się to przydać. Bijemy dziada. Ojej. Odsunąć się. Odsunąć się, proszę. Dobra, walimy do niego. On do mnie też wali. Uła. Dobra. Chodź tu. Czekaj, dobra.
Jedno uderzenie i zginiemy. Dobra, ale daliśmy radę. Inkarnacja Ujjat Horusa. Dobra, zabieramy wszystko. Zabiliśmy bossa, także możemy iść dalej. Tutaj złoto zostawiliśmy oczywiście. Prymitywnej skrzynki pilnował. Jest fontanna, tu później jest fontanna. Mawiali, że jest, że nie ma fontan. Znaczy gdzieś wyczytałem, że podobno fontanny są w dużej rozpiętości między sobą, ale tak wychodzi na to, że nie jest jakoś strasznie. Tylko, że no długo się idzie, no bo trzeba długo zabijać te stwory. I dziada. Dobra, przyblokował mnie, ale już odblokował. Teraz która fontanna jest bliżej? Dobra, bo na razie też strzela jakiś do mnie baran. Dobra, wilki, brać go. Poszmy go tam podgryzać. Okej, okay. Oj, oj, oj. Zrobiło się mocno gorąco. Dobra, nie biją mnie na razie. Zaczynają mnie bić. Puszczaj, puszczaj, puszczaj. Dobra, uciekamy. Okej, okay, ten padł. Cofniemy się, poszukamy tamtych. Może weźmy łuk. No oni chyba też padli. Jak mi się wydaje, bo zaginął akcji gdzieś także. Chyba umarł mu się po drodze. Skrzynia wysadzona klejnotami, fajnie. I jakaś kapliczka doświadczenia. No, ta kapliczka doświadczenia to średnio najeżdża. Czy to coś daje? Wielką mądrość i bystrość umysłu znacznie zwiększa szybkość zdobywania doświadczenia. No to akurat tam jest w ogóle niepotrzebne. I teraz tak, czy do tej fontanny, czy do tej? W sumie, aha, ta fontanna jest tutaj, dobra. Ta fontanna jest tutaj, okej, okay, no to w tym miejscu skończymy odcinek. W nawiedzonym gaju poprzebywaliśmy troszeczkę. Tak to wygląda, tam później jest druga... jest tego terenu tutaj, nie wiem czy dobrze poszliśmy, czy nie trzeba było iść w tę stronę, ale to się okaże. Zobaczymy w następnym odcinku, jak to będzie wyglądać. Ale na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia z tym razem. Pa, pa!